Modus operandi bolszewicki polegał na tym, że komunistyczny pasożyt, czyli nomenklatura, ssała soki z organizmu tubylczego okupowanego przez komunę. Kraj nie mógł tak długo wytrzymać reżimu mobilizacyjnego. Tak długo. Bo reżim mobilizacyjny oczywiście zakładał ponoszenie ofiar. Natężenie wszystkich sił socjalnych, wyrzeczenie się nawet normalnych ludzkich potrzeb. I organizm ten umierał. Dlaczego? Bo ssanie soków oznaczało wprowadzanie utopijnych pomysłów socjalistycznych. Im bardziej się zbliżało do socjalizmu, tym bardziej organizm umierał. Był to kraj instytutów naukowo-badawczych, łagrów i wspólnych mieszkań kwaterunkowych. W takiej sytuacji naród żyć bez końca nie może. W pewnym momencie komuniści u władzy musieli przerywać ssanie soków, bo nie mogli przecież zabić całkowicie tego organizmu przez wprowadzenie socjalizmu do końca. Dlatego ludzie, którzy doszli do władzy po Stalinie, położyli kres jego systemowi. W połowie XX wieku w wielu regionach Związku Sowieckiego ludzie cierpią głód. Zboża i mięsa produkuje się teraz mniej niż przed rewolucją, ale plan zaprowadzenia komunizmu na całym świecie pozostaje oficjalną doktryną. Armia Czerwona ćwiczy wyłącznie ofensywne warianty wojny atomowej. Jednak nowej ekipie na Kremlu niezbędny jest znów bardziej liberalny wizerunek dla pozyskania finansowego i technologicznego wsparcia z Zachodu. Nikita Chruszczow, który wygrał rywalizację o przywództwo w Politbiurze, z trybuny 20. Zjazdu Partii zarządza koniec tak zwanego kultu jednostki. Odtąd czarnym charakterem będzie Stalin, jednak nie z powodu milionów ofiar wojny, kolektywizacji i czystek etnicznych, tylko dlatego, że terror dotknął również ludzi komunistycznego aparatu. I oto transformacja. Ta stalinowska elita, która tam była, powiedziała sobie: słuchajcie, chłopaki, strzelanie nie jest za dobre, po co nam to? I postanowili: nie będziemy się więcej między sobą zabijać. Nie będziemy się więcej nawzajem rozstrzeliwać. Jeżeli cię wyrzucili, to siedź cicho, nic nie rób. Będziesz miał emeryturę i wszystko. Chruszczow użył hasła destalinizacji do wymiany starych kadr, przy czym o tym, kto jest stalinistą, decydował Chruszczow, który był jednym z najwierniejszych uczniów wodza. Chruszczow ograniczył się do wygłoszenia jednego referatu, który był naturalnie tak tajny, że rozszedł się błyskawicznie po całej Europie, przy niewątpliwym udziale sowieckich służb, w którym to referacie pozwolił sobie stwierdzić, że Stalin był zbrodniarzem. Zwolniono również trochę ludzi z łagrów. Zerwanie z kultem Stalina i to, co się potem stało, jest wywołaniem wielkiej nadziei na poprawę życia po prostu. Na to, że to pasmo klęsk, terroru, nieszczęść, wojen, gwałtów się skończy.
Chruszczow transformował system stalinowski. Wyrzekł się idei regularnych ofiar. W tych zmianach chodziło, jak to niektórzy ujmują, o to, żeby zmienić wszystko tak, aby w praktyce nic się nie zmieniło. Nie zmieniła się dominująca rola tej klasy, tej warstwy, która ów system stworzyła i w imię której interesów ten system funkcjonował, czyli warstwy biurokracji partyjnej, tak zwanej nomenklatury. Nomenklatura, no to były stanowiska w administracji państwowej i gospodarczej, bo w socjalizmie realnym nie było właścicieli, więc była administracja gospodarcza. Stanowiska w administracji państwowej i gospodarczej, o których obsadzeniu decydowały komitety partyjne. I stąd ludzie, którzy te stanowiska obsadzali, nazywani byli w skrócie nomenklaturą. Ten aktyw jest wieczny. Jeśli oni nie zrobią czegoś całkiem dyskwalifikującego, to zostają w tej rezerwie kadrowej na całe życie. On dziś może być dyrektorem teatru, a jutro dyrektorem łaźni, a pojutrze dyrektorem fabryki. Wszystko jedno, on jest kierownikiem kadr. Na przykład w gminie prezes banku spółdzielczego musiał być zatwierdzony przez gminny komitet partii robotniczej. Inne stanowiska były, jak to się mówiło, w nomenklaturze komitetu wojewódzkiego, a inne wreszcie w nomenklaturze komitetu centralnego. Minister spraw wewnętrznych w każdym kraju wschodnioeuropejskim bez zgody Moskwy nie był mianowany. Tak samo minister obrony. To obowiązkowo musiały być nominacje Moskwy. Przeprowadzając taktyczne złagodzenie reżimu wymuszone przez upadek zmilitaryzowanej gospodarki, Moskwa zadbała zawczasu o skonsolidowanie krajów satelickich. Ich armie w tak zwanym Układzie Warszawskim podlegają teraz formalnie jednemu z wiceministrów obrony Związku Sowieckiego. Tymczasem inicjowane przez Moskwę zmiany personalne na szczytach władzy rozbudziły nadzieje podbitych narodów na poprawę bytu, a być może nawet odzyskanie suwerenności. Z drugiej strony hasło destalinizacji uruchamia walki frakcyjne w partii i bezpiece. Jeżeli patrzymy na wszystkie państwa bloku sowieckiego, to widzimy, że wszelkie konflikty we władzy, to znaczy w ramach obozu komunistycznego w tych państwach, przebiegały między dwoma grupami. Komunistami wychowanymi i przysłanymi z Sowietów i komunistami lokalnymi. W Polsce myślę, że jeszcze dodatkowy czynnik do tego dochodził. Po 20. zjeździe, no jak już Chruszczyk się tam kazał rozliczać, prawda, no to dla każdego się stało, że Stalin wszystkich osobiście nie udusił. Ktoś mu musiał pomagać, prawda? No i kto to był? Dawać ich tutaj. W takich momentach się szalenie refleks liczy. No i tutaj Żydzi się wykazali większym refleksem. Oni wskazali nieubłaganym palcem na tych prostaków, takich komuchów. To oni, prawda? A tamci się nie posiadali z oburzenia. No owszem, mówią, my tam zrywaliśmy paznokcie, strzelaliśmy tego, łamaliśmy kości. A to wyście nam kazali, wyście nam rozkazywali. No i tak się narodził konflikt z Żydami. Wiktor Jedlicki napisał taką broszurę do kultury paryskiej, pokazującą takie walki frakcyjne, takie rozrachunki między tymi bezpieczniakami, tymi zbrodniarzami. Rozgrywka wewnątrzpartyjna, rywalizacja kolaborantów o względy Kremla przynosi chwilowe rozprzężenie aparatu komunistycznego. Dowodem powagi sytuacji są dla Moskwy na przykład tajne meldunki z Polski o tym, że szeregowi donosiciele odmawiają współpracy. Wzbierający bunt trzeba stłumić w zarodku, nim rozleje się w niekontrolowane powstanie. Rozbudzone nadzieje zostają dla przykładu krwawo spacyfikowane w Tbilisi, Poznaniu i w Budapeszcie. Armia zapewnia ponowną konsolidację systemu. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny. Chruszczow, aby wzmocnić swoją władzę, poszedł na częściową destalinizację. I tak na przykład Gomułka wrócił do władzy w Polsce. Oni nie zmienili tak naprawdę totalitarnego systemu.
To oznaczało utrzymanie pełnej policyjnej kontroli. Kontroli nad umysłami przez KGB, wewnętrzną tajną policję. KGB to zbrodnicza organizacja, której zadaniem była ochrona reżimu przeciwko własnemu narodowi. Na Zachodzie działało 5 do 7 tysięcy ludzi KGB, a wewnątrz kraju miliony oficerów i donosicieli, którzy na nich pracowali. System komunistyczny zawsze, w każdym państwie musiał mieć ten element. Bez tego by się rozpadł. Tak zwana odwilż, reklamowana na Zachodzie odgórna liberalizacja, nie zmieniła żadnej z podstawowych zasad systemu. Obywatele państw bloku sowieckiego nadal nie mają swobody wyboru pracy, podróżowania ani stowarzyszania się. Nie ma wolności gospodarczej ani wolności słowa. Literatura emigracyjna jest konfiskowana na granicach, a przemycającym ją grozi więzienie. Chruszczow ponownie intensyfikuje prześladowania religijne. W cerkwiach urządza się nowe muzea ateizmu, a patriarchat prawosławny jest w pełni kontrolowany przez KGB. W Polsce milicja otworzy ogień do ludzi, którzy w Nowej Hucie sprzeciwiać się będą usunięciu krzyża w kwietniu 1960 roku. Ostatni antykomunistyczni partyzanci, trwający w konspiracji w Polsce, na Litwie i Ukrainie od zakończenia II wojny światowej, właśnie w latach 60. zostaną zabici lub aresztowani. Poza tym już mało kto zdobędzie się na otwartą kontestację systemu. I wszystko, czego potrzebowali, to strach. Nie potrzebowali codziennych egzekucji na centralnych placach. Wystrasz ich dostatecznie, a będą posłuszni. Już nie trzeba było mordować masowo na skalę lat 40. czy 30. Niewolnicy byli wystarczająco straumatyzowani, że samo wspomnienie o prześladowaniu utrzymywało ich w ryzach. Więc sanie przez pasożyta organizmu tubylczego i potem popuszczanie, tak zwana liberalizacja, odbywały się całkiem łagodnie jak na komunizm. Ale to wciąż gwarantowało, że system totalitarny pozostawał. I ci, którzy byli jego panami, pozostawali u władzy. Związek Sowiecki z krajem bandyckim. Rządzą nim mordercy. Mordercy bywają przemyślni i sprytni. Jeżeli zbrodniarz chce utrzymać się przy władzy, to musi stosować różne taktyki, różne strategie postępowania. W historii Związku Sowieckiego pojawia się ten sam element stosowany w różnych wersjach. Mianowicie element dezinformacji, czyli przekonywania świata, że bandyci nie są bandytami, mordercy nie są mordercami, kraj jest demokratyczny, czyli kłamaniu w żywe oczy, że coś, co jest białe, jest czarne. Dla Chruszczowa dezinformacja wkracza w nowy etap. Mianowicie w 1959 roku w zarządzie pierwszym KGB powstaje Wydział Specjalny Dezinformacji, czyli służba zajmująca się wyłącznie dezinformacją. I to jest jakby wejście na wyższe piętro, jakby doprecyzowanie, zaktualizowanie tych wszystkich metod, które stosowali Sowieci od lat 20. działań dezinformacyjnych, które obliczone są na oszukanie Zachodu, na jego dalsze uśpienie. Ta transformacja miała charakter doraźny, czyli pozorowany. Należało socjalizmowi dać oficjalną ludzką twarz. Jeżeli pokażemy, jakimi jesteśmy liberałami, to Zachód da nam nowy zastrzyk pożyczek. Komunistyczny przywódca publicznie zapowiada, że w ciągu 10 lat Związek Sowiecki doścignie i prześcignie Stany Zjednoczone w dobrobycie. Pochowamy was, oświadcza Amerykanom. Ogłasza, że do 1980 roku w Sowietach ukończona zostanie budowa komunizmu. Wówczas stanie się jasne, gdzie jest wolność, a gdzie wolności nie ma, stwierdza Chruszczow. Jednocześnie jednak usilnie zabiega o kredyty w zachodnich bankach.
przy oficjalnie dominującej w propagandzie sowieckiej retoryce antyamerykańskiej jest przynajmniej kilka okresów dużego zbliżenia i zafascynowania kierownictwa sowieckiego Stanami Zjednoczonymi. Cały sowiecki przemysł spożywczy był oparty na technologiach amerykańskich. Kotlety mielone, pire ziemniaczane, mrożone pierogi i lody. Wszystko amerykańska technika, technologia i były kupowane gotowe projekty, importowane linie technologiczne. Nie byli w stanie sami to zmodernizować i rozwijać tą myśl. Musiano te kluczowe rzeczy, trzeba było kupować z zachodu znowu i znowu skopiować. Czyli ja kopiuję, a na zachodzie ta myśl idzie dużo szybciej. Czyli co ja dzisiaj skopiuję, za 3 lata już jest przestarzałe. W sumie można powiedzieć, że wszystkie te produkty sowieckie to są albo skopiowane powiedzmy z amerykańskich, albo z niemieckich. Czyli Moskwicz na przykład to jest Opel Kadett. I Moskwicze jeździły produkowane do lat 2000 coś. Sowiecki Sojusz. Związek Sowiecki nie mógł współistnieć z normalnym światem. To było po prostu niemożliwe. To było prosto niemożliwe, także jak. Tak samo niemożliwe jak z Niemcami. Są sobie Niemcy wschodnie, są Niemcy zachodnie. Ich podzielili po II wojnie światowej. Tam Niemcy zachodnie, ci przeklęci. A to są ci dobrzy, zbudowali socjalizm. I oni mieli tę samą historię i te same możliwości. I oto tamci Niemcy mają Porsche. Mercedes, Porsche, Mercedesa, Volkswagena, Audi, Volkswagen, a tamci Trabanta. Wbrew oczywistym faktom, opinia publiczna i większość przywódców Zachodu nadal wierzy w dynamiczny rozwój i brak agresywnych zamiarów bloku komunistycznego. A jednocześnie powszechne jest przekonanie, że Sowieci górują nad Zachodem arsenałem jądrowym. To majstersztyk dezinformacji. Tymczasem moskiewska propaganda zyskuje znakomitą okazję do przedstawiania Amerykanów jako głównego agresora i winowajcy wyścigu zbrojeń. Amerykański samolot Lockheed U-2 z urządzeniami szpiegowskimi na pokładzie, który wtargnął na terytorium Związku Sowieckiego na głębokość ponad 2000 km, został strącony w rejonie Swierdłowska przez wojska rakietowe. Wizerunek Związku Sowieckiego jako supermocarstwa wzmacnia się. Wprawdzie amerykański U-2 trafiła dopiero 14. wystrzelona rakieta S-75, ale wywiady zachodnie nie orientują się, że ten kosztowny sukces nie odzwierciedla realnego potencjału militarnego Sowietów. Chruszczow gra wabank. Bezskutecznie domaga się od Amerykanów demilitaryzacji, czyli faktycznie oddania Sowietom Berlina Zachodniego. Przez radio i telewizję wystąpił premier Rady Ministrów Związku Sowieckiego Nikita Sergejewicz Chruszczow i opowiedział o swych rozmowach z prezydentem Stanów Zjednoczonych Kennedym. Głos prawdy, rozumu i sumienia docierał do serca każdego człowieka. Tak mądra i uczciwa jest linia władzy sowieckiej, którą jednogłośnie popiera cały nasz naród. U nas jest dobre życie, a tam za granicą żyją biedni proletariusze i burżuje, którzy widzą, jak dobrze się żyje w Związku Sowieckim, w Polsce Ludowej. Oni się boją, że ich proletariat powstanie i zdobędzie władzę. Ludzie przecież nawet w Ameryce chcą żyć tak dobrze, jak w Związku Sowieckim albo jak w Polsce. Spektakularne sukcesy propagandowe nie zmieniają faktu, że przepaść cywilizacyjna między Związkiem Sowieckim a krajami wolnego rynku nieustannie powiększa się. Nawet najskromniejsze standardy życia w krajach kapitalistycznych są tu nieosiągalne. W wielu regionach normą jest brak butów, ubrań i podstawowych produktów spożywczych. Średnia długość życia obywateli sowieckich zmniejsza się. Tajne statystyki wykazują systematyczny wzrost tylko w kilku kategoriach: alkoholizmu, rozwodów, aborcji i umieralności noworodków. 61 rok, 12 kwietnia. W kosmos poleciał Gagarin. A 13 sierpnia budujemy mur berliński. Dlatego, że ludzie uciekają z Niemiec wschodnich. Jeden człowiek na minutę.
Dwie minuty, dwie osoby. 60 minut, 60 osób. Przecież tam tak bardzo źle. Są kryzysy, bezrobocie i murzynów biją. A ludzie tam uciekają. Co robić? Trzeba zbudować mur, żeby nie uciekali. Bo jeśli nie będzie Niemiec Wschodnich, to za nimi Polska pójdzie, i Czechosłowacja, i Związek Sowiecki, i tak dalej. A my musimy to utrzymać. Musimy się rozprzestrzeniać. Towarzysz Chruszczow przybył do Pekinu na obchody dziesięciolecia Chin Ludowych. Na trybunie towarzysze Mao i Chruszczow, kierownictwo partii i rządu chińskiego oraz przedstawiciele licznych delegacji zagranicznych. Państwowe uroczystości Bratniego Narodu stały się wielką manifestacją nierozerwalnej jedności i niewzruszonej siły obozu socjalistycznego. Związek Sowiecki nie był konstrukcją geopolitycznie doskonałą. Dlaczego? Dlatego, że nie dotarł do wybrzeży Atlantyku. Z drugiej strony zaś nie opanował wybrzeży Oceanu Indyjskiego. Zarówno Morze Bałtyckie, jak i Morze Czarne nie dawały dojścia do tego, co się określa jako Światowy Ocean. Natomiast wybrzeże chińskie takie możliwości dawało. Stąd zrodził się w epoce Chruszczowa pomysł budowy wielkiej floty oceanicznej, floty Pacyfiku, która umożliwi przeprowadzenie wojny ze Stanami Zjednoczonymi, bo nigdy nie zostało to zdjęte z porządku dnia. Walka ze światem kapitalistycznym. Do rozmów na ten temat doszło w Pekinie i o dziwo Mao Tse-tung postawił weto. Mao Tse-tung chciał przede wszystkim współdecydowania o losach tej floty, co absolutnie nie leżało w zamierzeniach Moskwy. No i w ten sposób doszło do rozdźwięku między Moskwą a Pekinem. Rozbieżności ideologiczne, one tylko tłumaczyły niezgodność interesów geopolitycznych. Tak zwany maoizm, podobnie jak wcześniej trockizm, stanie się popularny wśród zachodnich lewaków, którym coraz trudniej bezkrytycznie popierać Związek Sowiecki, a którzy jednak nadal nie chcą przyjmować do wiadomości zbrodniczej natury komunizmu. Nie zmienią tego zresztą nawet kolejne miliony obrabowanych, zagłodzonych i pomordowanych przez reżimy komunistyczne na całym świecie. Tymczasem jednak rezerwy ekonomiczne Sowietów są znów na wyczerpaniu. Kolejne inicjowane przez Chruszczowa kampanie w skolektywizowanym rolnictwie doprowadziły do ekologicznej katastrofy, a sama strategia dezinformacji nie może doprowadzić do kapitulacji Zachodu. My wojny nie chcemy. Niech wszyscy wiedzą, że cały naród sowiecki podniesie głos i wytęży siły, by nie dopuścić do wybuchu nowej wojny, by uchronić pokój. Nasz Nikita Sergejewicz występował w Ameryce i obiecał im pokazać diablą macie. Ja nie wiem, jaki jest polski odpowiednik, ale po rosyjsku pokazać komuś diablą macie to coś bardzo niedobrego. Ja ci pokażę diablą macie. Ja wam pokażę, gdzie raki zimują. Najważniejszy w strategii militarnej był element psychologiczny. Była to strategia szantażu militarnego, nuklearnego, której celem było zastraszenie Zachodu. I w Związku Sowieckim w tym czasie została zdetonowana bomba. 57 megaton. 57 milionów ton. Hiroshima to 20 tysięcy ton, a tu 57 milionów. Ona jest w Księdze Rekordów Guinnessa. Największa bomba wodorowa świata. Oficjalnie tę bombę nazwano Diabla Mate. Kiedy ją zdetonowali na nowej ziemi, to fala uderzeniowa okrążyła ziemię 3 razy. I odblask był widoczny w Kanadzie, w Norwegii, na Grenlandii. Mimo ogromnych nakładów na broń niekonwencjonalną i środki jej przenoszenia, armia sowiecka nie nadąża za rozwojem technologicznym armii Zachodu.
Na europejskim teatrze III wojny światowej zwycięstwo Armii Czerwonej ma jednak zapewnić miażdżąca przewaga w broni konwencjonalnej. Trzon sił inwazyjnych stanowi nowego typu formacja. Piechota zmechanizowana. Po otwierających drogę uderzeniach atomowych ma ona zająć zachodnie Niemcy i dotrzeć do Atlantyku w kilka dni. Podczas gdy największe na świecie wojska powietrzno-desantowe zajmować będą strategiczne punkty w państwach NATO. Związek Sowiecki ma więcej spadochroniarzy, więcej atomowych łodzi podwodnych, więcej czołgów niż wszystkie kraje świata razem wzięte. Sektor zbrojeniowy na ogromną skalę, niespotykaną na całym świecie, był kluczem i najważniejszym sektorem w Związku Sowieckim i w krajach demoludu. I to jest jakby ta ogromna różnica między krajami zachodnimi, którzy oczywiście miały na jakimś poziomie tam zbrojenia, ale kluczem dla nich był jednak dobrobyt, funkcjonowanie społeczeństwa, czyli celem był człowiek. A u bolszewików, czy u Sowietów dalej rewolucja to jest głównym celem. System gospodarczy w tych warunkach absolutnie nie może się rozwijać, nie może funkcjonować. Tak jak w słynnej baśni o nowych szatach króla. Cały dwór musi powtarzać, że nagi król ma piękne szaty. To jest właśnie podstawowa zasada rządów sowieckich. W 1962 roku, 1 czerwca, w Nowoczerkasku przychodzi dyrektor fabryki taboru kolejowego i mówi: ceny mięsa wzrosły o 30%. Kto udziela poparcia partii komunistycznej? Wszyscy potakują. Tak, tak, jakżeby inaczej. Bo zawsze na partyjnym zebraniu. Wewnętrznie każdy jest przeciwko, ale wszyscy razem za. Wszyscy muszą powtarzać, że to jest prawowita władza. W przeciwnym razie, kto nie podporządkuje się linii partii, może być rozpoznany jako nonkonformista i ukarany. A dyrektor fabryki mówi: mam jeszcze jedną nowinę. Normy produkcyjne trzeba podnieść, dlatego pensje wam obniżyli, ceny podwyższyli. I wtedy od razu zorganizował się wiec. Ludzie krzyczą: a co mamy jeść? A on powiedział, że jeśli nie mają chleba, to niech jedzą pierożki. Wtedy ludzie zaczęli ciskać w niego śrubami i zaczął się prawdziwy rosyjski bunt. Przyjechali tam wszyscy naczelnicy, towarzysze z Moskwy, Mikoyan, Aristow, a bunt rozszerzał się na całe miasto. I wtedy wezwali dowódcę północno-kaukaskiego okręgu, generała armii Plijewa, i powiedzieli mu, żeby działał. I Plijew, generał armii, Isaak Aleksandrowicz Plijew, kazał strzelać. Strzelali do ludzi. Potem wyszukali organizatorów, osądzili ich i rozstrzelali. Na razie nikt nie dowie się o krwawej pacyfikacji Nowoczerkaska. Pierwsze informacje zostaną opublikowane dopiero ćwierć wieku później. Nic nie przeszkodzi zatem dalszemu promowaniu przez zachodnich pożytecznych idiotów wizerunku Związku Sowieckiego jako miłującej pokój ojczyzny światowego proletariatu. Ну,
To był rozległy system. Mieli międzynarodowy ruch komunistyczny, stosunki z innymi partiami lewicowymi, niektóre z nich po prostu finansowali. Z niektórymi mieli stosunki partnerskie, na przykład z socjaldemokratami. Ale to był system, który w sumie w jakimś stopniu kontrolował świat. Oczywiście na to pracowano, że z jednej strony zbroją się do przyszłej wojny, ale równocześnie stawiają na ruchy komunistyczne, lewackie w krajach zachodniej Europy. Kluczowym elementem strategii sowieckiej było rozszerzanie swojej władzy na arenę międzynarodową. Tym zajmował się Komintern do 1943 roku, a później zajmował się tym Wydział Międzynarodowy KC, następca Komintern. To były miliony ludzi na Zachodzie. Można ich było rekrutować, żeby prowadzili za nich politykę zagraniczną. To nieźle działało. Żaden inny reżim tego nie osiągnął. Hitler nawet nie był blisko, a oni potrafili. Miting przyjaźni między narodami Związku Sowieckiego i Republiki Kubańskiej. Swoje płomienne przemówienie, przesiąknięte duchem proletariackiego internacjonalizmu, Fidel Castro Rus zakończył słowami: niech żyje komunizm, ojczyzna albo śmierć. Zwyciężymy. Karibski kryzys. Kryzys kubański. Oto transformacja. Od razu w 1962 roku latem, po rozstrzeliwaniach w Nowoczerkasku, nasza władza wzywa generała armii Plijewa i zaraz wysyłają go na Kubę. Wywożą tam rakiety. A ja jako były wywiadowca, a byłych wywiadowców, jak wiadomo, nie ma, pytam, po co rakiety na Kubie? Jeśli jesteśmy tacy mądrzy, to na Syberii możemy nacisnąć guzik i ona poleci. Po co rakiety na Kubie? Sowieci potrzebują czasu, by najpierw przygotować wyrzutnie rakiet, a następnie dostarczyć na Kubę głowice atomowe. Chruszczow liczy m.in. na to, że dysponując takim argumentem, uzyska przynajmniej rozszerzenie sowieckiej strefy wpływów w Europie. Amerykanie nie od razu orientują się w zagrożeniu. Brak danych wywiadowczych może spowodować ich nieadekwatną reakcję i w konsekwencji rozpętanie III wojny światowej. Pomoc przychodzi z najmniej spodziewanej strony. Dzieją się dziwne rzeczy. Sowiecki pułkownik Pieńkowski spotkał amerykańskiego dyplomatę na przyjęciu i dał mu ściśle tajne dokumenty. Amerykanin z tymi dokumentami chodził, po Moskwie chodził. Po tygodniu spotyka pułkownika GRU Pieńkowskiego i mówi: wie pan, ja nie jestem szpiegiem. Proszę zabrać z powrotem te dokumenty. Wtedy pułkownik Pieńkowski idzie do Anglików i mówi: oto sekrety, tu macie sekrety. Teraz Chruszczow będzie z wami grać. Dlatego, że nasza ojczyzna umiera. Nie ma co żreć. I on teraz będzie żądał od was zachodnich Niemiec. Cała historia Związku Sowieckiego to historia prób zdobycia Niemiec. Niemcy to kluczowy moment. Oczywiście chodzi o całą Europę, ale Niemcy to kluczowy kraj. Potrzebny im jest niemiecki potencjał przemysłowy. O to właśnie im chodziło. I Pieńkowski podaje dane. Wy macie 5000 głowic jądrowych, a my mamy 300. Wy macie 17 razy więcej. 17 razy więcej. Mamy Diablą Mać, największą na świecie bombę wodorową. Ale ona w bombowiec się nie mieści. Taszczą ją do nowej ziemi, ale brzuch bombowca musi być otwarty. Doleciał z nią do nowej ziemi, ale do Ameryki jej nie doniesie. W kosmos, owszem, latamy. Ale w gotowości bojowej stoi jedna rakieta. 8K-71 się nazywa. Jedyna, która może sięgnąć Ameryki. Ale ona jest pewna tylko na 50%. Równie dobrze może w ogóle nie wzlecieć. Oto dlaczego wywozimy rakiety średniego zasięgu na Kubę.
Więc wszystko, co robi Chruszczow, to szulerska zagrywka. To wszystko blef. On blefuje. To wszystko był blef, propaganda. Chruszczow jeździł wszędzie i opowiadał, że my produkujemy rakiety jak parówki. Kłamał. Nie dorównywali ani w broni atomowej, ani w rakietowej. W tamtym czasie w kraju były 3 rakiety eksperymentalne. One jeszcze nie zostały wprowadzone do uzbrojenia. Do dzisiaj jest to kwestia otwarta. Czy Pienkowski był autentycznym zdrajcą Gieru i Związku Sowieckiego? Z książki, której patronowała CIA, Pienkowski Papers, która jest publikacją materiałów przekazanych przez Pienkowskiego, wynika, że przynajmniej część z tych materiałów, te, które ja jestem w stanie jako historyk zweryfikować, są autentyczne. Tam dokumenty takie... To były takie dokumenty, do których pułkownik Pieńkowski nie miał prawa dostępu. I powiedział on to, czego wiedzieć nie mógł. To był spisek armii, to było wyższe dowództwo Związku Sowieckiego, a mianowicie główny marszałek artylerii Wareńcow, marszałek Związku Sowieckiego Biryuzow, szef sztabu generalnego i szef GRU, wywiadu wojskowego, generał armii Sierow, który dostał order Lenina za to, że rozstrzeliwał polskich oficerów. Nie w tym rzecz, czy był dobry, czy zły, ale ponieważ był wojskowym, wiedział, że jeśli Chruszczow znów zacznie blefować, to Amerykanie mogą nacisnąć guzik. Dlatego trzeba było wysłać kogoś wiarygodnego, kogoś, komu uwierzą. Oni przecież nie mogli powiedzieć Amerykanom: chłopaki, my niczego nie mamy. Kto by im uwierzył? Dlatego właśnie wysłali pułkownika GRU Pieńkowskiego, a on nie starał się uciec, ponieważ był posłańcem. Pieńkowski, mimo tego, że współpracował z zachodnimi służbami, nie został na Zachodzie, tylko wrócił do centrali, do Moskwy. I po powrocie został aresztowany przez KGB, pod zarzutem szpiegostwa, później skazany na karę śmierci. No i na ten temat są różne teorie, w jaki sposób zginął. Niektórzy twierdzą, że nigdy nie zginął, że to jest również dezinformacja, ale najpewniej zginął. I zobaczmy, jakie bywają zbiegi okoliczności. 22 października 1962 roku w Moskwie zostaje aresztowany Pieńkowski. A tego samego dnia prezydent Kennedy wprowadza blokadę Kuby. I kiedy nastąpiła blokada Kuby, mówiono, że Kennedy taki mądry, wszystkich przechytrzył. Nikogo nie przechytrzył. Sowieci po prostu wiedzieli, że trzecią wojnę światową przegrają. Przegrają. Sowieckie okręty z głowicami atomowymi na pokładach nie próbują sforsować amerykańskiej blokady i zawracają do baz. Jednocześnie jednak, dzięki zakulisowym działaniom sowieckiej agentury wpływu w Waszyngtonie, prezydent Kennedy zobowiązuje się poufnie do wycofania amerykańskich rakiet z Turcji. Porażka Sowietów w kryzysie kubańskim nie jest więc tak jednoznaczna. Generał Sierow po sprawie Pieńkowskiego zostanie zaledwie zdymisjonowany, ale mimo wszystko wyniki gry wabank uprawianej przez Chruszczowa rozczarowują sowieckich marszałków i sekretarzy, co wkrótce uruchomi nową rozgrywkę o przywództwo w moskiewskim politbiurze. Jest relacja generała pułkownika Siemiczastnego, szefa KGB. Moskwa, wchodzi Chruszczow. Opadł na fotel. Nie usiadł, a opadł na fotel. Wziął i wychylił szklankę. Całe politbiuro siedziało, a on tak. I mówi: sprawę Lenina przesraliśmy, za przeproszeniem. Tak samo towarzysz Stalin powiedział 28 czerwca 1941 roku, a Chruszczow po 21 latach powtórzył. Oto transformacja. Koniec. Oto odpowiedź na pytanie, dlaczego Związek Sowiecki upadł. Oni próbowali. Próbowali, ale nijak nie szło. Nie chodziło tu bynajmniej o kryzys dotyczący dóbr konsumpcyjnych, ponieważ ten kryzys trwał cały czas od 1917 roku. Tak naprawdę był to problem dotyczący gospodarki wojennej i niezdolności do służenia celom, dla których stworzone zostało państwo komunistyczne. Mianowicie rozszerzaniu wpływów sowieckich interesów i wspólnoty państw socjalistycznych w świecie. I od tego momentu, w którym sowieckie władze zdecydowały się ścigać z Ameryką,
Być może wtedy właśnie rozpoczął się koniec ery sowieckiej w ogóle, ponieważ zostały wprowadzone parametry porażki. Dlatego, że ludzie patrzą. Ja idę. Ja, młody oficer sowiecki. Wstąpiłem do Wojennej Akademii Dyplomatycznej. Najbardziej tajnej, nikt nic o niej nie wie. A ja wiem. Wiem, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie. Nasza drużyna olimpijska jest najlepsza. W szachy? Kto lepszy od nas? A na skrzypcach? A czyj balet najlepszy? Sputniki kto wysyła? Pierwszy pies w kosmosie nasz. My jesteśmy najmądrzejsi na świecie, prawda? Wy w to nie wierzycie, a ja jestem dumny. Idę po Moskwie i nagle pod ambasadą brytyjską stoi samolot. Jaguar. Ja mówię sobie, chwileczkę, coś tu nie tak. My jesteśmy najmądrzejsi, ale ten Jaguar piękny. Z czego to wynika? Ludzie zadają pytania. Coś jest nie tak w mojej ojczyźnie. I od razu w mojej głowie zaczyna się co? Transformacja. I wtedy przyszła druga fala transformacji. Kiedy wąski krąg elity sowieckiej przekonał się, że sowiecki ustrój nie jest konkurencyjny. Nie może konkurować z Zachodem na tym placu boju. Ci faceci, przywódcy, nomenklatura, partyjni aparatczycy widzą, że wyjściowe żądania bolszewików, 8-godzinny dzień pracy itd., to już zostało spełnione w państwach kapitalistycznych. Zarówno w socjaldemokratycznej Europie, jak i nawet w bardzo kapitalistycznych Stanach. Władza do swoich błędów się nie przyznaje i nie ma nikogo, kto mógłby te błędy wskazać. Dlatego zachodzi proces gnicia. Zmiana władzy następuje tylko poprzez przewrót. Jakaś grupa się zbiera i mówi: wczoraj byłeś genialny, ale dziś hopla, wynoś się. I nowy geniusz nastał. Chruszczowa, który nie spełnił oczekiwań, obala Breżniew, popierany przez armię i służby. Politbiuro zleca zadanie zreformowania niewydolnej sowieckiej gospodarki premierowi Kosyginowi, który zamierza doprowadzić do perfekcji system centralnego planowania. Majsterkowanie w systemie, reformy Kosygina lat 60. demonstrują, że system jest bardzo skostniały. Reżim był tak potężny, że nie dało się go reformować. I sami komuniści tego nie rozumieją. Im się zdaje, że teraz zadania przydzielimy i będziemy zmieniać. To tak jakby, wie pan, no, ktoś wpadł na pomysł, że dlatego mu się źle powodzi, bo niewłaściwie meble ustawił w mieszkaniu. I teraz jak przestawi meble, to będzie mu się powodziło dobrze. To reformy w socjalizmie realnym. Jednym z powodów ekonomicznego upadku Związku Sowieckiego był fakt, że nie mieli bladego pojęcia, co się dzieje. Ponieważ sowieckie statystyki były kompletnie niewiarygodne, naprawdę się nie orientowali. Komuna przecież miała ambicje kształtowania rzeczywistości w najdrobniejszych szczegółach. Pierwsza rzecz, od czego zaczynała? Od ustalania cen. A ktoś, kto zaczyna ustalać ceny, to pozbawia się najważniejszej informacji gospodarczej, właśnie ile co naprawdę kosztuje. Więc potem wszystko, co on robi, to jest pijane dziecko we mgle, bo on tego nie wie. Albo wierzyli w liczby, które dostawali, a które były błędne, albo w nie nie wierzyli, ale dalej nie wiedzieli, co z tym zrobić. I w tym wypadku przynajmniej wiedzieli, że są niedoinformowani. Ale tak czy inaczej nie wiedzieli, co się dzieje. Nie można było zmienić istoty rzeczy, nie można było przywrócić własności prywatnej, nie można było przywrócić takiej kategorii jak zysk. To był piekielny samograj, taki został skonstruowany. Nie mówię, ustrój, jakiego świat nie widział.
Byłem raz w Odessie za czasów sowieckich i zobaczyłem bardzo długą kolejkę do sklepu i zapytałem, co tam sprzedają, czemu tu jest taka kolejka? Nie wiem, ale przy takiej kolejce to musi być coś dobrego. Więc ktoś chciał czekać 30, 45 minut, godzinę, by dostać się do sklepu i kupić cokolwiek tam sprzedają. Nieważne co. Bo mogli to akurat kupić i zamienić się z kimś na coś innego. Ja mam to, ty tamto, dam ci za to to. Dużo się tak załatwiało. Konsumpcja była ograniczona, dozowana. Cenne dewizy, żeby zarobić, prawda? I te cenne dewizy były przeznaczane na zbrojenia. Żeby, broń Boże, naszego raju cudnego nikt nam nie zlikwidował. Więc jedyny sektor działający prawidłowo w Związku Sowieckim to produkcja sprzętu militarnego. Cała reszta gospodarki to była katastrofa. W 1914 Rosja przecież była największym eksporterem zboża na świecie. A od lat 60. do 61 roku zaczęto importować zboże. Czyli Rosja, która ma ogromny potencjał teoretycznie z Ukrainą, ogromny potencjał produkcji zboża, jest przez tą politykę gospodarczą skazana na upadek. Ale w tym czasie Związek Sowiecki odkrył ropę naftową na Syberii. Odkryli ropę i zaczęli ją wydobywać. Ropociągi i gazociągi. Rurociąg przyjaźni. Złoża, niewyobrażalne bogactwa naturalne. Oto było wybawienie. Bez ropy wszystko by runęło jeszcze wtedy. Tymczasem na mapie geopolitycznej świata nastąpiło znaczące przesunięcie biegunów. Państwo Izrael zawiodło nadzieje, które pokładał w nim niegdyś Stalin, wysyłając broń i ludzi na wojnę z Palestyńczykami. Okazało się, że nie można liczyć na Izrael jako sowiecki lotniskowiec na Morzu Śródziemnym. Teraz więc Moskwa popiera i zbroi państwa arabskie. Podania o paszport, składane coraz liczniej przez obywateli sowieckich pochodzenia żydowskiego, są z reguły załatwiane odmownie, jak zresztą wszystkich innych. Ale ta kwestia nabiera znaczenia międzynarodowego. Bliski Wschód. I tu nie ma pokoju. Przestępczą winę ponosi amerykański imperializm i jego wierni słudzy, telawiwscy ekstremiści. Karać, zastraszać, mordować. Tak wedle nazistowskich recept działają izraelscy agresorzy na okupowanych terytoriach arabskich. Syjonizm, tak jak kapitał, jest kosmopolityczny. Walka z syjonizmem staje się mądrością nowego etapu w całym obozie sowieckim. Od 1967 roku w Ludowym Wojsku Polskim trwa czystka kadrowa. Jednocześnie zaostrza się wewnętrzna walka w aparacie władzy. Różne frakcje, i ci zagrożeni utratą wpływów, i ci aspirujący do przywództwa ludzie resortów siłowych, chcą zademonstrować Moskwie, że sekretarz Gomułka nie panuje nad sytuacją. Na tym tle w marcu 1968 roku dochodzi do pacyfikacji buntu studentów, a partia inicjuje kampanię antysemicką, której rezultatem będzie kilkunastotysięczna emigracja. Niektórzy z tych komuchów postanowili ożywić komunizm poprzez zaszczepienie go na takim ciągle żywym pniaku nacjonalistycznym. No i to powodowało jeden problem. Wtedy trzeba nieubłaganym palcem wskazać wroga. Więc wskazano na Żyda. Rok 68 w Polsce jest to z jednej strony wynik walk wewnętrznych, ale pamiętajmy, nie byłoby 68 roku, gdyby nie było decyzji w Moskwie. Ja bym chciał tu przytoczyć takie wspomnienie Adama Schaffa, a proszę pamiętać, że Adam Schaff był czołową taką jednostką w ruchu reformistycznym w partii komunistycznej, jako teoretyk, prawda? I to pod jego skrzydłami rośli młodzi rewizjoniści. Adam Schaff pisze, że no jak miało dojść do tych czystek w 68, to taki oficer do mnie przyjechał z Moskwy i powiedział, ale ty się nie bój. Czyli bezpieka doskonale wiedziała, co się będzie działo i to w Moskwie decydowano, którzy komuniści zostaną poświęceni,
a którzy otoczeni opieką. Mówiąc nawiasem, nikt tam się nikomu tak złego nie stało. To powiedzmy sobie szczerze, że ci wszyscy skurwysyni, którzy za czasów stalinowskich brali udział w tych wszystkich operacjach, łamaniach kości, doprowadzeniu planu do stanowiska pracy, to wykorzystali ten moment, żeby czmychnąć z cudnego raju. Emigracja obywateli polskich, pochodzenia żydowskiego jest z drugiej strony wykorzystana do umieszczenia agentury wysoko uplasowanej na Zachodzie. PRL eksportuje część swojej elity w wyniku wewnętrznych konfliktów między komunistami. Ta elita zakorzenia się na Zachodzie, ponieważ jest bardzo dobrze przyjmowana, gdyż z jednej strony jest lewicowa, a więc uniwersytety dla niej są otwarte. Z drugiej strony się przedstawiają jako ofiary tych złych stalinistów, prawda? Oczywiście o tym, że sami stalinizm zbudowali, nikt już nie pamięta. Albo nie wie, albo nie chce wiedzieć. I ci, którzy tam najwięcej nabroili w czasach stalinowskich, to potem byli największymi krytykami polskiego antysemityzmu. To jest główna forpoczta antypolonizmu na świecie. I później, kiedy dochodzi do przemian, no jest baza, z której można czerpać. Ci ludzie tam są, mają swoich wychowanków, już swoje są zakorzenieni, układy, powiązania i tak dalej. Wśród komunistów pojawili się tymczasem tak zwani reformiści i rewizjoniści. Krytykują oni błędy i wypaczenia stalinizmu, ale na razie nie sam marksizm. Wkrótce pojawią się tak zwani dysydenci, kwestionujący sowiecką praktykę, ale najczęściej również wyznający socjalistyczne teorie. Na Zachodzie spór toczą trockiści i maoiści. Jedni i drudzy krytyczni wobec Moskwy, ale nadal walczący o triumf komunizmu na całym świecie. Nikt z nich nie przyznaje, że błąd tkwi w samym systemie, co najlepiej rozumie większość opanowanych przez komunizm narodów. Sowieci dopuszczają do pewnej liberalizacji w Czechosłowacji, ale kiedy tylko pada hasło neutralności, to znaczy wyjścia z Układu Warszawskiego, Kreml szybko wycofuje się z tego eksperymentu. Zgodnie z sojuszniczymi zobowiązaniami Związek Sowiecki i inne państwa socjalistyczne wysyłają swe wojska do Czechosłowacji, by wesprzeć bratni naród w obronie jego socjalistycznych zdobyczy. Żołnierze sowieccy przyszli tu jak bracia, dopomóc swym przyjaciołom. Jeśli chodzi o te fundamenty obozu socjalistycznego, podwaliny doktrynalne, to należy wymienić tak zwaną doktrynę Breżniewa. Głosiła ona, że Związek Sowiecki ma prawo ingerować czy interweniować w każdym kraju tak zwanym socjalistycznym, jeśli uzna, że socjalizm jest tam zagrożony. Inwazja w Czechosłowacji jest niezwykle ważnym wydarzeniem, przynajmniej dla myślącej części społeczeństwa, która zrozumiała jedną rzecz. Koniec. Żadnych nadziei, to jest imperium, to o nic więcej nie chodzi. Tu nie ma żadnego komunizmu, tu tylko jedni rządzą po to, żeby się bogacić, a inni żyją w biedzie i będzie tak zawsze i to się nigdy nie zmieni. Permanentny kryzys gospodarczy, stałe problemy z zaopatrzeniem i zwiększający się dystans cywilizacyjny wobec Zachodu to oczywiste koszta sowieckiej doktryny wojennej. Jej ostatecznym celem pozostaje niezmiennie rewolucja światowa. Nie rozumie tego najwyraźniej pierwszy sekretarz partii w Polsce, który nieopatrznie zgłasza obiekcje wobec płynących z Kremla dyrektyw stałego zwiększania wydatków na wojsko. Mimo że Gomułka był w pełni lojalny w sprawie Czechosłowacji, Moskwa stawia już na nową ekipę, która bez zastrzeżeń uznaje rolę Polski jako bezpośredniego zaplecza frontu III wojny światowej. Na początku 1970 roku wizytę w PRL składa minister obrony Związku Sowieckiego, marszałek Greczko. Z 17 sekretarzy komitetów wojewódzkich partii odwiedza akurat tego, który za niespełna rok zostanie pierwszym. Wizytuje akurat te miejsca na wybrzeżu, w których wkrótce dojdzie do krwawych wydarzeń. Właśnie tam Ludowe Wojsko Polskie przez cały 1970 rok odbywa liczne ćwiczenia, których scenariusze wkrótce znajdą bezpośrednie zastosowanie. Grudzień 70 był klasycznym przykładem zarządzania poprzez kryzysy. Zgodnie z teorią profesor Staniszkis, komunizm reguluje się poprzez kryzys.
ta teoria bardzo dobrze sprawdza się w warunkach polskich, dlatego że tutaj było wiele kryzysów, więc możemy ją zweryfikować. Teoria ta zakłada, że w momencie, kiedy system zbliża się do kryzysu naturalnego, wywołanego na przykład sytuacją gospodarczą, władze, czyli w tym wypadku bezpieka, która jest tutaj siłą organizacyjną systemu, musi doprowadzić do wcześniejszego wybuchu, zanim dojdzie do prawdziwego kryzysu i wtedy w powstałej próżni mogłyby zaistnieć jakieś siły autentyczne. Ta stara ekipa oczywiście nie ustąpi sama, a zatem wybuch jest potrzebny do tego, żeby usunąć starą ekipę. Operacja przebiega mniej więcej w ten sposób. Dochodzi do prowokacji wystąpień. Wystąpienie najlepiej prowokować, uruchamiając następnie agenturę, żeby protesty nie uległy samoorganizacji, żeby nie wykształciły się centra decyzyjne. Prawda? Stara ekipa reaguje w sposób nerwowy. Jeżeli nie chce wydać rozkazu strzelania do ludzi, to się taki rozkaz samemu realizuje. Następnie ekipa zostaje zmieniona i można zaczynać od nowa. Trzeba tylko zlikwidować tych, którzy byli zbytnio aktywni w czasie rozruchu, prawda? Przecież wiemy, że niektórzy przywódcy strajku w Szczecinie zostali zamordowani, a innych zlikwidować próbowano. Jeden przeżył, dlatego że pozwolono mu uciec do Francji, a inny dlatego, że był współpracownikiem bezpieki. Nowa władza zakrzyknie: zrywamy z wypaczeniami i błędami, pomóżcie, teraz już wszystko będzie dobrze, teraz już partia będzie z narodem i nowy przywódca będzie lepszy niż ten, który naszych nadziei nie zrealizował. To nazwiska możemy podstawić dowolne. I proszę zobaczyć ten cykl tak zwanych reform i represji w krajach bloku sowieckiego. W momencie, jak organizm się wzmacniał, to komuniści również odzyskiwali siłę. Im się organizm bardziej wzmacniał, tym stawał się też groźniejszy dla pasożyta. Mógł go strząsnąć sobie z pleców. I wtedy pasożyt przerywał reformy, kończył się NEP, zaczęło się prześladowanie znowu. I pasożyt ssał. Pamiętamy słowa Lenina. Bezgraniczne poświęcenie idei rewolucji i oddanie sprawie wyzwolenia narodów nie idzie na marne, nawet jeśli całe dziesięciolecia dzielą plon od zasiewu. Idee komunistów dały znaczący wkład w praktykę realnego socjalizmu, świadomość i dokonania wielu milionów ludzi. No więc coś trzeba robić. Albo Związek Sowiecki się poddaje i przyznaje, że nasz system jest durny i powinniśmy coś zmienić. Co zmienić? Dać chłopom całą ziemię. Ale jeśli dać chłopom całą ziemię, to oni już nie będą komunistami. I wówczas cała nasza partyjna nomenklatura staje się bezrobotna. A na co oni wtedy? A KGB po co? A wojska pograniczne, co oni robią? To samo, co na Berlińskim Murze. Zabijają tych, którzy chcą uciec. Moi przyjaciele służyli na granicy. Tak, owszem, mówią, po to tu stoimy. Jak uciekają, to ich zabijamy i tyle. Nie może taki system długo istnieć, jeśli trzeba tak trzymać ludzi, którzy chcą od was uciec. To nie jest system nadający się do życia. To jest, skoro nie ma czego żreć, to albo odstąpimy od swojego durnego systemu, albo musimy zniszczyć Zachód.